Po spotkaniu w ratuszu wspólnie z burmistrzem Januszem Antczakiem obaj panowie udali się do centrum miasta. Przy ulicy Królewskiej powitał ich Marek Szydłowski, wiceprezes spółki SGM, której zarząd województwa łódzkiego przyznał na rewitalizację centrum Wirunia ponad 5 milionów złotych z Unii. Za te pieniądze obok pasażu w budynku tzw. niebieskiej kamienicy powstanie hotel i restauracja. Ta część, którą już w tej chwili widać, to dbało się o historyczny charakter tej części miasta. Obiekt zaplanowany, przemyślany, z pomysłami, no by się wypełniał i tymi firmami, które tam powinny funkcjonować, i gośćmi, którzy będą wypełniać hotel i te pomieszczenia restauracyjne, czy myślę klubowe, rozwijające też kulturę Wielunia. No, pieniądze dobrze ulokowane i europejskie, i mam nadzieję też tych inwestorów, którzy to wyzwanie podjęli. Wiadomo już, że na parterze kamienicy będzie mieściła się restauracja na 35 osób i recepcja. Na pierwszym piętrze znajdzie się gabinet spa oraz część handlowa, a na drugim piętrze hotel, w którym będzie około 30 miejsc noclegowych. Jeden z apartamentów będzie miał przepiękny widok na park, w którym stoi pomnik Wieczna Miłość. Na dole obiektu powstaną sale bankietowe i konferencyjne. Patrząc na miasto z okien tego obiektu, to wydaje mi się, że Wieluń zmienił się w ostatnich latach zdecydowanie. Pamiętam swoje wcześniejsze wizyty, to te obiekty jeszcze nie miały takiego reprezentacyjnego charakteru. Widać ten wysiłek rewitalizacyjny i miasta, i prywatnych inwestorów. Mam nadzieję, że nowe pieniądze unijne wesprą ten sposób myślenia. Marszałek Stępień mówił też o propozycji podziału unijnych pieniędzy, jakie trafią do województwa łódzkiego w latach 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Będzie to ponad 2 miliardy euro. Obecnie trwają konsultacje społeczne. Samorządy mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj realizujemy politykę unijną. To jest wyzwanie dla rozwoju przedsiębiorczości, wspierania, rozwijania rynku pracy, nowych firm, takiej, powiedziałbym, reindustrializacji gospodarki. W tym Unia dostrzega szansę na przyszłość, budowę potencjału, który w przyszłości będzie napędzał gospodarkę, nasze funkcjonowanie, i wtedy, kiedy ten strumień unijnego wsparcia będzie mniejszy, no będzie pozwalał na dalszy rozwój. Także to jest zasadnicze wyzwanie, no na pewno też działania uzupełniające związane z infrastrukturą i silnie podkreślana rola rozwijania kapitału społecznego. W rozwoju miasta zdaniem marszałka może pomóc także eksploatacja złoża węgla brunatnego w Złoczewie, a co za tym idzie, uruchomienie linii kolejowej z Wielunia do Bełchatowa. Władze 15 samorządów z regionu, m.in. gmin Wieluń, Ostrówek oraz powiatu wieluńskiego, podpisały w Złoczewie list intencyjny dotyczący utworzenia złoczewskiej strefy inwestycyjnej oraz wykorzystania planowanej linii kolejowej z linią obsługującą eksploatację złoża węgla brunatnego, co otworzy nowe możliwości połączeń pasażerskich. To się znalazło w planie zagospodarowania województwa uchwalanym kilka lat temu. Ta rezerwacja trasy, w tej chwili kopalnia Bełchatów, no, jak gdyby przyspiesza pracę nad przygotowywaniem Złoczewa do wydobycia węgla brunatnego. Przygotowują takie koncepcje rozwoju elektrowni i kopalni na najbliższe 20-30 lat. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i ciągle myślimy o tym, aby tą inwestycję służącą energetyce wykorzystać też dla ruchu pasażerskiego. Dłuższa relacja z wizyty marszałka województwa łódzkiego w Wieluniu i regionie już w temacie tygodnia. Zapraszamy.